Kochani, dzisiaj Was zapraszam do egipskiego raju. Egipski raj nazwany jest Wyspami Kulan. A jak to się zaczęło? Jest październik tego roku. Mój partner, biuro podróży Taka, zaprasza mnie na konferencję. Na konferencję do Mars Alam, które znam już od wielu lat, często bywam, proponuje mi w ramach relaksu wypłynięcie na Wyspy Kulan. Ja, słuchajcie, jestem teraz zdziwiony, bo znam to Mars Alam. Oglądaliście moje odcinki o Mars Alam, a tu nie było tak pięknych miejsc pokazanych. Co to są Wyspy Kulan? Kochani, to jest park narodowy, jest to malutkie wysepki. Można je porównać do Malediwów Egiptu. Jak wygląda taka wycieczka? Kochani, rano jemy siadanko, wstajemy, zabieramy nas autobusy, busiki i jedziemy około 100 km pięknymi nowymi drogami w Mars Alam. Polecam, naprawdę Mars Alam się rozwija, do miejscowości Hamata. Jest to porcik, w którym stoją statki. I słuchajcie, łodzie są o tyle fajne, że są motorowe, szerokie, wygodne, zabierają tak od 20 do 50 osób, nawet niektóre 100. Na tych stateczkach macie różnoraki serwis i jakość. W większości są to bardzo dobre stateczki, takie nawet z możliwością, słuchajcie, noclegu na tych statkach, ponieważ są na nie safari. Macie tam zawsze dobry serwis typu jedzonko, typu jakieś drineczki, typu napoje. Tylko pamiętajcie, tutaj z alkoholem raczej jest ostrożnie, ponieważ jednak ludzie, którzy snurkują, nurkują, nie powinni pić alkoholu. Więc jak macie ochotę, powiedzmy, te osoby, które nie snurkują, coś się napić, to weźcie z sobą jakieś piwko czy jakieś łyskacza w małych ilościach. Teraz tak, pakujemy się na statek, piękne obrazy z tyłu będą Wam to pokazywać. Rozkładacie się, nacieramy się kremem, słuchajcie, czapeczki, beretki. Jest październik, słuchajcie, jest 35 stopni. Jak widzicie, piękna pogoda, rozbieramy się, jest Ameryka. O, przepraszam, nie Ameryka, tylko jest wspaniały Egipt i płyniemy do rezerwatu Wysp Kulan. Wyspy Kulan to są przepiękne, malutkie, słuchajcie, wysepki. Niektóre zarośnięte, na niektórych dzikie ptaki, zwierzęta sobie tam mieszkają i na pewno są pięknie chronione. Więc w czasie takiego rejsu jedyna wyspa, którą się zwiedza, zapomniałam nazwę, ale jest to wyspa, gdzie można sobie na nią zejść. Słuchajcie, porobić sobie piękne selfie, piękne zdjęcia. Szczególnie polecam ją dla kobiet, które są, nie wiem, fankami Instagramów, tego typu internetowych galerii, ponieważ miejsce jest pod tym kątem rajskie. Ale co w tym czasie się odbywa? Osoby, które, słuchajcie, chcą snurkować, są snurkują. Panowie w międzyczasie nam z obsługi robią fajny lunchik. Lunchik to zazwyczaj są makarony, kurczak, różnego rodzaju sałatki. I oczywiście, kto nie chce, to, słuchajcie, się opala na łodzi. Osoby, które lubią snurkować, oczywiście mają instruktorów. Krótki instruktaż na ten temat, zobaczcie teraz w obrazie. Kochani, wielu z Was boi się na początek snurkować. Bardzo fajnym sposobem jest to, żeby ubrać taką kamizelkę jak ja, słuchajcie, zobaczcie. Mimo że dobrze pływam, to jest rewelacja, ponieważ, słuchajcie, ubieracie sobie taką kamizelkę, okularki i po prostu pływacie sobie tym spokojnie przy rafach. Woda Was unosi, dodatkowo macie zabezpieczenie. Także musicie to zrobić, słuchajcie, musicie spróbować. Nie bać się wody, ubieracie taką kamizeleczkę i po prostu sobie pływacie, snurkujecie i zakochacie się w Egipcie. Od tego zaczynajcie, tak trzeba zrobić. Zobaczcie, na takiej łodzi macie kupę pomocy, kupę sprzętu. Jak nawet są z Polski, tych rzeczy nie weźmiecie, to tu Wam każdy pomoże. Nie ma problemu z niczym. Wszelka pomoc, słuchajcie, sprzęt jest. I słuchajcie, takie malutkie rafy są dla Was do zdobycia. Piękne plaże. Poezja. Także posłuchajcie jeszcze raz Ola. Naprawdę każdy może spróbować nurkować. Za to nie jest niebezpieczne, tak naprawdę do 2-3 metrów czy 12 zrobić sobie podstawowy kurs. A jak nie, to przynajmniej, słuchajcie, mimo że dobrze pływacie, ale boicie się, to kupujcie te kamizelki albo po prostu przyjdźcie do Egiptu, założą Wam je, okularki do nurkowania i będzie zaje fajnie. Mam nadzieję, że ten krótki filmik dodatkowo pokazuje Wam, jaki jest fajny klimat i co na takim statku jest. Słuchajcie, następnie nasi organizatorzy starają się zatrzymać jeszcze przy jednym czy dwóch wysepkach. Jest czas na lunch, na krótkie polnichowanie, na jakieś tańce na statku przy fajnej muzyce, czy to egipskiej, czy arabskiej, czy oczywiście jakiejś takiej nowoczesnej.
No i co? No i później z powrotem sobie płyniemy, słuchajcie, znowu do portu Hamata i wracamy do hotelu. Także piękna rzecz, piękna wycieczka, jak będziecie w Marsalam, musicie z niej skorzystać. Możecie ją kupić oczywiście u mnie niezależnie, tak samo jak hotele w Marsalam, czy w ogóle w Egipcie. Podsumowując tą wycieczkę na wyspie Kulan, sami widzicie, mam nadzieję po obrazach, że jest naprawdę czad. Jest piękny, drobny piaseczek, słuchajcie, jest piękna woda, piękna rafa, jest fajny klimat przyjaciółmi. Oczywiście można się delikatnie napić jakiegoś drinka piwa, którego macie sobą. Można, słuchajcie, patrzeć się na widoki niekończące się, te przestrzenie morskie, ten błękit w ogóle w wodzie. Także dopływamy i wrażenia zostają niesamowite. Moi drodzy, jesteśmy moim przyjacielem, od wielu lat asystentem moim, teraz wspaniałym menadżerem Birali Taki. Damian, co polecisz na sezon 2020? Malediwy, po prostu 4 godziny od Polski jesteśmy na Malediwach. Przepiękne miejsce, to jest bajka, raj na ziemi. I słuchajcie, cały rok to lata. Za niskie pieniądze. Za dobre, za niskie nie, ale za dobre. Za dobre, tak. Słuchajcie, polecam wam z Damianem, wspaniałym człowiekiem, czasem do niego mówię synek, ale słuchajcie, fantastyczny człowiek, menadżer w biurze po drodze Itaka, także słuchajcie go, słuchajcie mnie i Mix Travel zaprasza z Itaką na... Słuchajcie, cieszę się jak wyspie dziecko. Kulan, tak? Nie, czy dobrze powiedziałem? Kulan. Cieszę się jak dziecko tak. Tutaj. Są z nami ludzie, którzy pracują w branży ponad 20 lat i więcej. I oni się pytali, co to za miejsce, co to jest? Ja mówię, jak to, sprzedajesz Marsalam tyle lat i ty nie wiesz? Oni nie wiedzą. I są tak zaskoczeni. Ale miejsce, plaże, bajka, raj na ziemi. Feedback niesamowity. Tak. Także jeszcze raz wam dziękuję. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Zostawcie proszę komentarze o Marsalam i o tym rejsie. Oglądajcie poprzednie odcinki z Marsalam o hotelach i vlogach. Cieszę się szczególnie, że ten odcinek o top 5 hoteli Marsalam wam się bardzo podoba. Piszcie, co chcielibyście znowu oglądać i do zobaczenia, kochani, wasz fan Aleksander.